10 najbardziej niesamowitych konstrukcji na świecie. Materiał opracowany na podstawie teczwp.pl. Most Qingdao Haiwan. Most drogowy przez Zatokę Yuzhou w Chinach w prowincji Shandong pomiędzy centrum miasta i jego dzielnicą. Ma łączną długość 42,5 km. Do 2018 roku był najdłuższym mostem na świecie wybudowanym nad wodą. Na moście znajdują się dwie trzypasmowe jezdnie. Zaprojektowano go tak, aby wytrzymał trzęsienia ziemi, tajfuny i uderzenia statku o wyporności do 300 tysięcy ton. Budowany był przez 4 lata, równocześnie z obu stron. Został połączony w styczniu 2011 roku. Budowę ukończono w połowie 2011 roku, a oddano do użytku 30 czerwca 2011 roku. Zniesienie mostu kosztowało 1,5 miliarda dolarów. Burdż Khalifa. Wieżowiec w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zbudowany przez przedsiębiorstwa Samsung, BSX, Arabtek o wysokości 828 metrów. Najwyższy budynek świata, jego nazwa pochodzi od imienia szejka Khalify ibn Zahida al-Nahaina, obecnego prezydenta Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Budowa, rozpoczęta 21 września 2004 roku, zakończyła się w 2009 roku. Wysokość 828 metrów została osiągnięta w 2009 roku, oficjalne otwarcie nastąpiło w 2010 roku, w styczniu. Budynek ma 163 piętra użytkowe, koszt jego budowy wyniósł 1,5 miliarda dolarów. Eurotunel. Tunel kolejowy pod ciśniną kaletańską, najwyższą częścią kanału La Manche, długi na około 50 km, łączy Calais we Francji z Folkestone w Wielkiej Brytanii. Został wbudowany i jest obsługiwany przez brytyjsko-francuskie prywatne konsorcjum. Koszt budowy wyniósł blisko 5 miliardów funtów. Oddany do użytku w 1994 roku. Wbrew nazwie są to trzy tunele, po jednym dla każdego kierunku, a pomiędzy nimi mniejszy tunel serwisowy, przeznaczony wyłącznie dla służb ratowniczych i pracowników serwisu. Połączony jest przejściami z tunelami komercyjnymi. Nie ma w nim torowiska. Ruch samochodowy i osobowy przez tunel odbywa się za pomocą wahadłowych pociągów Eurostar oraz Channel Tunnel Rail Link, kursujących z Londynu do Paryża i Brukseli. Golden Gate Bridge. Most wiszący łączący San Francisco z hrabstwem Marin nad ciśniną Golden Gate został otwarty 27 maja 1937 roku. Golden Gate jest bardzo ważnym węzłem komunikacyjnym. Będąc także jednym z głównych celów wycieczek turystycznych, jest uczęszczany rocznie przez miliony użytkowników. Miesięcznie przejeżdża po nim około 3,5 miliona samochodów i liczba ta ciągle wzrasta. Szacuje się, że od otwarcia mostu przejechało po nim około 1,5 miliarda pojazdów, a ponieważ jest on od tego momentu płatny, zarobił już na swoją konserwację około miliarda dolarów. Zagrożenie trzęsieniem ziemi sprawia, że most musi zostać jak najszybciej wzmocniony. Prace przygotowujące go na przetrwanie kataklizmu o wielkości do 8,3 stopnia w skali Richtera oszacowano na 217 milionów dolarów. Jeśli jednak nie nastąpi na nieprzewidziana katastrofa, okres eksploatacji przewidziany jest na 200 lat. Książka Cliffs of Despair autorstwa Toma Hunta wysuwa tezę, że jest to pierwsze pod względem popularności miejsce pod względem liczby popełnianych samobójstw tuż przed Lasem Samobójców w Japonii, znanym również jako Morze Drzew. Zapora Hoovera. Betonowa zapora wodna typu grawitacyjno-łukowego zbudowana w Czarnym Kanionie na rzece Colorado w Stanach Zjednoczonych na granicy stanów Arizona i Nevada. W chwili ukończenia w 1936 roku była zarówno największą na świecie elektrownią wodną, jak i największą na świecie konstrukcją betonową. Została pokonana pod oboma względami przez zaporę Grand Coulee w 1945 roku, która też jest w Stanach Zjednoczonych. Obecnie jest to 38. elektrownia wodna pod względem wielkości na świecie. Zapora znajduje się 48 km na południowy wschód od Las Vegas. Tama ma wysokość 224 metrów i długość 379 metrów. Zapora i elektrownia wodna są zarządzane przez Biuro do Spraw Melioracji
podlegające Departamentowi Zasobów Wewnętrznych. W 1981 roku zapora została wpisana na Narodową Listę Miejsc Historycznych, a w 1985 roku stała się Narodowym Pomnikiem Historycznym USA. Kanał Panamski. Sztuczny kanał wodny o długości ponad 80 km, zbudowany w latach 1904-1914, oficjalnie otwarty w roku 1920, położony w Panamie na przesmyku panamskim, łączący wodę Oceanu Atlantyckiego z wodami Oceanu Spokojnego. Jest on jedną z najważniejszych dróg wodnych świata, która wydatnie skróciła trasę, jaką musiały pokonywać wcześniej statki. Na przykład droga morska San Francisco do Nowego Jorku uległa skróceniu o 14 tysięcy kilometrów. Podczas budowy kanału panamskiego zmarło około 25 tysięcy robotników, a około 20 tysięcy z nich zaraziło się malarią lub żółtą febrą. Most brukliński, jeden z najstarszych mostów wiszących na świecie o długości 1834 metrów i szerokości 26 metrów, łączy nowojorskie dzielnice Brooklyn i Manhattan, które oddziela od siebie East River. W chwili zakończenia budowy w 1883 roku był jednym z największych stalowych mostów wiszących na świecie. Most brukliński jest zaliczany do najsłynniejszych obiektów Nowego Jorku i jest znany m.in. z wielu filmów Hollywood. Akwedukt w Segowii. Jest jednym z najważniejszych i najlepiej zachowanych reliktów rzymskiej obecności na Półwyspie Iberyjskim. Jest też symbolem Segowii, uwiecznionym nawet na herbie miasta. Brak stosownej inskrypcji na tyce akweduktu uniemożliwia określenie z całkowitą pewnością jego wieku. Badacze umiejscowiają moment jego powstania na drugą połowę I i początek II wieku, w czasach cesarza Wespazjana lub Nerwy. W mrokach dziejów giną również początki samego miasta. Wiadomo jedynie, że okolica ta była zasiedlana przez Wakceów przed ich podbiciem przez Rzym. Całość zbudowana jest z granitowych bloków połączonych bez zaprawy. Liczba bloków jest oceniona na 20 tysięcy i ich objętość wynosi około 7,5 tysiąca metrów sześciennych, a masa 20 tysięcy ton. Na trzech najwyższych łukach umiejscowiona była w czasach rzymskich tabliczka z literami z brązu z informacją o projektancie i dacie budowy. W górnej części akweduktu widać też dwie nisze, po jednej z każdej strony konstrukcji. Wiadomo, że w jednej z nich widniał niegdyś wizerunek Herkulesa, zgodnie z legendą założyciela miasta. Aktualnie w niszach znajdują się wizerunki patronów miasta, Matki Bożej oraz świętego Szczepana. W czasach Ferdynanda Aragońskiego doszło do pierwszej dużej rekonstrukcji akweduktu. Pracami zajął się przeor pobliskiego klasztoru. Odbudowano 36 łęków, dochowując dużej wierności oryginałowi. Wspomniane już wizerunki Matki Boskiej świętego Szczepana umieszczono na akwedukcie później, w XVI wieku. Wielki Mur Chiński. Zbiorcza nazwa systemów obronnych składających się z zapor naturalnych, sieci fortów i wież obserwacyjnych oraz murów obronnych z ubitej ziemi, murowanych lub kamiennych, osłaniających północne Chiny przed najazdami ludów z Wielkiego Stepu. Tradycyjnie przyjmuje się, że Wielki Mur rozciągał się od Zatoki Liangdong aż do gór Nanshan na długości około 2400 km. Nazywany jest też Murem 10 000 Li. W 1987 roku został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a 7 lipca 2007 roku ogłoszony jednym z 7 nowych cudów świata. Doniesienia prasowe, według których łączna długość budowli ma wynieść 8851 km i składać się odpowiednio z 6259 km murów wzniesionych ludzką ręką oraz 2232 km barier naturalnych, takich jak rzeki i wzgórza, pochodzą najprawdopodobniej z doniesienia China Daily. Należy je uznać za wyniki pomiaru całego systemu fortyfikacji, a nie za pomiar długości muru, gdyż ten w postaci jednolitej konstrukcji nigdy nie istniał. Umocnienia w różnych epokach wznoszono w różnych miejscach w zależności od bieżącej sytuacji politycznej. Pierwszy
Piramida Cheopsa, piramida znajdująca się w Egipcie na płaskowyżu w Gizie, zbudowana w okresie Starego Państwa ze przeznaczeniem na grobowiec faraona Cheopsa. W egiptologii przyjmuje się, że czas budowy wynosi około 20 lat. Wielka piramida jest częścią nekropolii memfickiej. W starożytności uznana została za jeden z 7 cudów świata i jako jeden z nich dotrwała do dziś. Wielka piramida postawiona została na sztucznie wyrównanym terenie. Zmierzane różnice poziomu wynoszą do 2 cm. Boki kwadratowej podstawy ustawione są względem strony świata z dokładnością 4 minut kątowych. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na moje 2 pozostałe kanały, a to Ciekawy oraz Światowa Historia. Trzymajcie się. Cześć.